momencie, kiedy przyjechaliśmy do Wiednia, to Grzegorz P. wskazał adres, pod który mamy się udać. Był to dom publiczny. No i rzeczywiście panowie spędzili tam chwilę, za które ja płaciłem. Przypominam sobie, jak wczoraj bym to usłyszał słowa Wąsika. Nie podskakuj. Przede wszystkim zeznawaj prawidłowo w prokuraturze na Pradze. Tam postępowanie będziesz wtedy miał umorzone, a jak będziesz fikał, to się tobą zajmiemy w związku z postępowaniem helpera w Białymstoku. Chyba to jest najistotniejsze. Kwestie związane z przekazywaniem niektórym prawicowym dziennikarzom informacji ze śledztw oklauzulowanych ściśle tajne, które służyły do publikacji, aby atakować i niszczyć swoich konkurentów politycznych i przeciwników. Ja też nie oczekuję, aby ktoś zmieniał mi nazwisko, aby wysyłał mnie do Brazylii i dawał nową pracę, nową tożsamość. Ja się przed niczym nie chowam. Przed programem Superwizjera zostali do mnie wysłani posłańcy, którzy właśnie w ten sposób powiedzieli: uważaj, bo to wszystko obróci się przeciwko tobie. A z nami na łączach jest Tomasz Kaczmarek, były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni siedzieć w więzieniu? Zdecydowanie tak. I te więzienne opowieści, które opowiadają dziś na łamach różnego rodzaju mediów, jak to zostali źle potraktowani, są kpiną, są pluciem w twarz tym, którzy zostali przez nich skrzywdzeni i pluciem w twarz tym, którym złamali życie poprzez to, że w sposób bezprawny, tworząc fałszywe dowody, atakowali swoich oponentów, przeciwników politycznych. Wiemy już to, że w sprawie afery gruntowej były tworzone fałszywe dowody przeciwko Andrzejowi Leperowi. Pan opowiadał o tym, że był pan poniekąd zmuszany do tego, żeby pisać fałszywe notatki operacyjne w sprawie tak zwanej willi Kwaśniewskich. Czy to były wyjątki, czy taka generalnie była reguła, taki był sposób działania Mariusza Kamińskiego, kiedy był szefem CBA? Tam, gdzie nie wychodziło, tam, gdzie się nie udawało, należało podkoloryzować, podkłamać, żeby ładnie móc to później sprzedać w dalszym obiegu dokumentów. Takie polecenia dostawałem. Panie redaktorze, no byłem naocznym świadkiem sytuacji, kiedy jeden z dyrektorów zarządu operacyjno-śledczego sfałszował podpisy wójta Mrągowa na fałszywie wytworzonych dokumentach związanych z odrolnieniem gruntów. Te dokumenty trafiły do Ministerstwa Rolnictwa. Także no, te wydawanie poleceń, wtedy byłem naocznym świadkiem i słyszałem tą rozmowę, kiedy Wąsik nakazał sfałszowanie Krzysztofowi B. Tych podpisów, i tak też się stało. Czyli rozumiem, że były takie sytuacje, kiedy można powiedzieć, że wręcz dawano zlecenie na kogoś w myśl takiej zasady: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, a dowody się znajdą w tym wypadku. Tak, to prawda. No też nie bez powodów znalazłem się na kursie dla członków rad nadzorczych spółek z kapitałem Skarbu Państwa. Mam tu na myśli sprawę dotyczącą Beaty Sawickiej, gdzie w tym kursie uczestniczyło kilkoro posłów Platformy Obywatelskiej. No stąd też mój udział w tym szkoleniu. Miałem się z tymi ludźmi zapoznać, zbratać i po prostu, no, tak jak potoczyło się to dalej z panią Beatą Sawicką, po prostu ją umoczyć. Przecież burmistrz Helu, pan Wądołowski, nie przyjął żadnych korzyści majątkowych, nie wziął pieniędzy, tylko zostały mu wrzucone do samochodu przez okno. Mm-hmm.
W Superwizjerze TVN opowiadał pan niedawno wstrząsającą historię dotyczącą wyprawy do Wiednia, w której uczestniczyli wysoko postawieni funkcjonariusze CBA i gdzie za pieniądze z funduszu operacyjnego płacił im pan między innymi za prostytutki, za imprezy, za hotele. Jak wyglądały w ogóle kulisy tego wyjazdu? Czy od czego to się tak naprawdę zaczęło? Czy to było polecenie bezpośrednio, które wyszło od Kamińskiego lub Wąsika? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w tamtym okresie, to była końcówka roku 2009, było bardzo duże rozpasanie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. I zarówno dyrekcja, jak i szefostwo tego biura stali na stanowisku, że im wszystko wolno. Po powrocie z Wiednia kilka dni, właśnie jak z Wiednia wróciliśmy, Kamiński został odwołany ze swojego stanowiska wskutek tego, że doszło do przecieków informacji niejawnych, wycieku tych informacji z CBA dotyczących afery hazardowej. Tam, gdzie panowie nie dawali sobie rady w sposób zgodny z przepisami prawa, opierający się na materiale dowodowym, rozliczyć ewentualnych winnych popełnianych przestępstw, no to korzystali z tej ścieżki, aby obrzucać błotem w sposób medialny niewygodne dla siebie osoby. Rzeczywiście wyjazd do Wiednia polegał na tym, że dostałem polecenie służbowe od Kamińskiego i Wąsika, aby zabrać dwóch dyrektorów zarządu operacyjno-śledczego do Wiednia pod pretekstem odnalezienia fabryki produkującej maszyny do gier losowych. No, w momencie, kiedy przyjechaliśmy do Wiednia, to Grzegorz P. wskazał adres, pod który mamy się udać. Był to dom publiczny. No i rzeczywiście panowie spędzili tam chwilę, za które ja płaciłem. Dlaczego ja? Ponieważ jako funkcjonariusz pod przykryciem miałem zbudowaną fałszywą tożsamość i w ramach tej legendy, tej tożsamości dysponowałem funduszem operacyjnym, mówiąc wprost, pieniędzmi, kartami, gotówką, dzięki którym mogłem tych płatności dokonywać. Co najlepsze, na potwierdzenie tych słów, które teraz wypowiadam, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym znajdują się dokumenty, dlatego prokurator nie będzie miał problemów z tym, aby ten materiał dowodowy zebrać i wykazać i udowodnić, że dochodziło do niezgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych. A ile trwał w ogóle ten pobyt w Wiedniu? Dwa dni. Znaczy mówię o pobycie w domu publicznym, natomiast tam pobyt w Wiedniu tam może trwał 3-4 dni. Oczywiście z dojazdami przez Czechy, Polskę. I oprócz, że tak powiem, tego pobytu tych funkcjonariuszy w tym domu publicznym, rozumiem, że też te pieniądze były wydatkowane, nie wiem, na jakieś kolacje, tak, hotele i tak dalej. Podróż ekskluzywnym samochodem, tak, jak najbardziej. No, oj, co jest w tym wszystkim najgorsze, tak, i najistotniejsze, że te pieniądze po prostu zostały rozliczone na nieprawdziwe okoliczności. Okoliczności, które są opisane w dokumentach jako obsługa osobowych źródeł informacji. Takich osobowych źródeł informacji nigdy nie było, jest to fikcja. Takie dostałem polecenie, tak to rozpisałem, a szefostwo i dyrekcja biura te pieniądze po prostu w ten sposób rozliczyły, jako wydatkowane. A pamięta pan oczywiście tak plus minus, ile pieniędzy pan wtedy wydał w Wiedniu, jeżeli chodzi o oczywiście... Kilkadziesiąt tysięcy złotych. Parę lat minęło od tych wydarzeń, także z głowy nie chciałbym słuchaczy okłamać, ale to było kilkadziesiąt tysięcy złotych. A czy kojarzy pan inne takie sytuacje, gdzie pieniądze z funduszu operacyjnego były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem? Akurat w taki sposób spektakularny, który został przeze mnie opisany, ja nie uczestniczyłem, natomiast pozostawię swoją wiedzę w tym zakresie dla prokuratora, który wszczynie postępowanie w ślad za złożonym przeze mnie zawiadomieniem. Zawiadomienie złożyłem w prokuraturze rejonowej w Olsztynie,
zostało one przesłane do prokuratury regionalnej w Warszawie, natomiast prokuratura regionalna skierowała je do prokuratury okręgowej. Było to około 2 miesięcy temu. Do dziś w tej sprawie się dalej nic nie wydarzyło. No, jest to związane z tym, że prokuratura jest upolityczniona i ci obecni prokuratorzy Ziobry PiS-u nie podejmą się rozwikłania tej sprawy. Należy poczekać, aż prokuratura się totalnie odpolityczni i wtedy będzie można liczyć na to, że te kwestie, o których mówię, zostaną po prostu rozliczone, a panowie Kamiński i Wąsik poniosą konsekwencje. I to, że opuścili dzisiaj jako więźniowie, przestępcy, więzienie, zakład karny, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w stosunku do nich stosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, ponieważ od momentu, kiedy panowie opuścili zakład karny, wypowiadają się publicznie w mediach, że zaczną rozliczać tych, którzy nacisnęli im na odcisk. No, ewidentne groźby, nacisk na świadków w ewentualnych przyszłych postępowaniach, w których oni będą podejrzanymi. Także tak daleko idące środki zapobiegawcze uważam, że w tym przypadku są zasadne. Pan mówi o tym otwarcie, że chciałby pan zostać w tej sprawie świadkiem koronnym. Chciałem zapytać, co chciałby pan opowiedzieć prokuratorowi oprócz tego, co już usłyszeliśmy? Czy są jakieś inne sprawy, jakieś inne akcje prowadzone przez CBA, w których no, ma pan wiedzę albo przekonanie, że dochodziło do łamania prawa? Jak najbardziej. Przede wszystkim chciałbym opowiedzieć o tych sprawach, w których uczestniczyłem osobiście. Czyli poczynając od sprawy Beaty Sawickiej, burmistrza Helu pana Wądołowskiego, następnie kwestia prywatyzacji wydawnictw naukowo-technicznych. Mamy tutaj do czynienia z panią Weroniką Marczuk, czy z panem Seredyńskim. W dalszej kolejności jest dom w Kazimierzu Dolnym, gdzie CBA chciało w sposób przestępczy udowodnić, że ten dom należy do byłej pary prezydenckiej, ale oczywiście też i chyba to jest najistotniejsze, kwestie związane z przekazywaniem niektórym prawicowym dziennikarzom informacji ze śledztw oklauzulowanych ściśle tajne, które służyły do publikacji, aby atakować i niszczyć swoich konkurentów politycznych i przeciwników. Wyprzedził pan moje kolejne pytanie, bo to też właśnie chciałem zapytać, czyli pan wie o takich sytuacjach, gdzie szły takie kontrolowane przecieki do zaprzyjaźnionych mediów, do zaprzyjaźnionych dziennikarzy, że trafiały do nich materiały, które nie powinny trafić? To więcej, sam w tym uczestniczyłem. To nie tyle, że wiem, że usłyszałem, że mogło tak być, albo usłyszałem, że ktoś to robił. Ja robiłem to osobiście i robiłem to z innymi osobami, chociażby Ernestem Bejdą. Dostawałem takie polecenie od Kamińskiego, Wąsika i z konkretnymi dziennikarzami spotykałem się i przekazywałem dokumenty lub w sposób ustny przekazywałem informacje, które były mi znane w związku z toczącymi się śledztwami. A może pan powiedzieć, o jakich dziennikarzy albo o jakie media chodzi? Tak, przede wszystkim chodzi o dziennikarzy Gazety Polskiej, tak jak Tomasz Sakiewicz, Katarzyna Hejke, Dorota Kania, Anita Gargas, Cezary Gmyz, Samuel Pereira, jak najbardziej. Czy można powiedzieć, że te artykuły, które były przez nich pisane, to były artykuły pisane no jakby stricte pod dyktando Kamińskiego lub właśnie Wąsika Bejdy? Ciężko byłoby tu powiedzieć, że była to jakaś gra służb, gra operacyjna. Jeszcze byłbym w stanie zrozumieć, że służby mogły się tak daleko posunąć po to, aby złapać, nie wiem, baronów narkotykowych, czy naprawdę potężnie rozbić siatkę potężnie zorganizowanej grupy przestępczej, nie wiem, handlującej organami, czy żywym towarem, dokonującej tych najcięższych przestępstw. Ale to były tylko i wyłącznie rozgrywki polityczne, które były wymierzone w swoich oponentów politycznych albo w chylne media. A czy znał pan takie sytuacje, gdzie ludzie służb, Wąsik, Kamiński albo
jacyś ich pracownicy na ich zlecenie na przykład wprowadzali w błąd sąd, aby on dał zgodę na prowadzenie inwigilacji konkretnej osoby? No, chociażby w przypadku wniosku zarządzenia operacji specjalnej, czyli tutaj czynności wynikających wprost z ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w związku właśnie z domem w Kazimierzu Dolnym i byłą parą prezydencką, kiedy w tym wniosku powołuje się na okoliczności prania brudnych pieniędzy. I tutaj chciałbym, aby prokuratora przy tak prostym elemencie, przy tak prostej sekwencji sprawdziła, czy Kamiński z Wąsikiem w sposób wiarygodny urzeczywistniający prawdopodobieństwo w ogóle popełnienia tego przestępstwa prania brudnych pieniędzy to dla sądu wykazali. Całe biuro w tamtym okresie huczało, że jest to wyssane z palca. Mhm. Czy zakłada pan, że w przypadku Pegasusa właśnie coś takiego mogło się dziać, że wnioski, które były składane do sądu o inwigilację właśnie przy użyciu Pegasusa, no mogły być, nie wiem czy użyć określenia fałszowane, ale pisane w taki sposób, żeby wprowadzać sąd w błąd? Mogę domniemywać, nie uczestniczyłem w tych przedsięwzięciach, bo nie byłem już wtedy funkcjonariuszem biura, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze zachowania i modus operandi sprawców Kamińskiego i Wąsika, należy przypuszczać, że właśnie w ten sposób działali. Jeżeli mamy wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej, bo o tym mówimy, to dam sobie rękę obciąć, że w tym wniosku nie będzie mowa, że ta kontrola operacyjna będzie właśnie stosowana przez to narzędzie inwigilujące, jakim był Pegasus, tylko sąd pewnie miał przekonanie i przeświadczenie, że będą to zwykłe podsłuchy telefoniczne rozmów. Mhm. Zapewne pana przeciwnicy będą mówić w ten sposób. Dostał pan zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy w pana stowarzyszeniu i dlatego pan się zdecydował teraz oczerniać swoich dawnych kolegów. Co by pan odpowiedział osobom, które stawiają takie zarzuty? Że jest to nieuprawnione, ponieważ zacznijmy od tego, że ja wraz z moim pełnomocnikiem, panem mecenasem Arkadiuszem Basiakiem, będziemy przed sądem te wszystkie nieprawdziwe tezy i zarzuty, które zostały przedstawione w stosunku do mnie, obalać, odrzucać i będziemy w sposób merytoryczny i rzetelny wyjaśniać, aby móc się obronić. Dziś, w momencie, kiedy przedstawiam prawdę dotyczącą funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to kompletnie nie ma nic wspólnego z tą sprawą, w której zostały mi postawione zarzuty, ponieważ jeżeli skorzystam, czy prokuratura wyrazi zgodę na zastosowanie tej instytucji świadka koronnego w moim przypadku, to nie będę odpowiadał za przestępstwa, które popełniłem wraz z Kamińskim i z Wąsikiem. To na tym polega zastosowanie tej instytucji świadka koronnego. Ja też nie oczekuję, aby ktoś zmieniał mi nazwisko, aby wysyłał mnie do Brazylii i dawał nową pracę, nową tożsamość. Ja się przed niczym nie chowam, ponieważ z otwartą przyłbicą będę w tych sprawach uczestniczył. Proszę zauważyć, że w 2019 roku, kiedy dla superwizjera udzieliłem wywiadu i powiedziałem prawdę, to dopiero wtedy prokuratura regionalna w Białymstoku postanowiła ruszyć tak z kopyta i po zakończonych zdjęciach wraz z dziennikarzami TVN-u, kiedy w nocy wróciłem do domu, następnego dnia zostałem zatrzymany, doprowadzony do prokuratury regionalnej, a później do sądu rejonowego, który, mówiąc kolokwialnie, klepnął mi tymczasowy areszt, ale uzasadnienie sędzina, która klepała na to polityczne zamówienie, zastosowanie tego środka zapobiegawczego, nawet nie potrafiła spojrzeć mi w oczy, ponieważ uzasadnieniem było to, że ja się wyzbywam majątku, co było wierutną bzdurą, dlatego że uzasadniać miało to ogłoszenie w przestrzeni internetowej, że
wystawiłem nieruchomość na sprzedaż. Ogłoszenie było wystawione kilka ładnych lat temu przez człowieka, który nieruchomość dla mojej rodziny sprzedał. Dlatego po prostu patrzę na to z totalnym przymrużeniem oka i przypominam sobie, jak wczoraj bym to usłyszał słowa Wąsika. Nie podskakuj, przede wszystkim zeznawaj prawidłowo w prokuraturze na Pradze. Tam postępowanie będziesz wtedy miał umorzone, a jak będziesz fikał, to się tobą zajmiemy w związku z postępowaniem helpera w Białymstoku. No i rzeczywiście jego słowa się spełniły, bo tak też zostałem przez Białystok zaatakowany. Nie jest to żadną tajemnicą, że ta prokuratura w Białymstoku jest ulubioną prokuraturą Wąsika i Kamińskiego. Jest przez nich nadzorowana. Zresztą szefową tej prokuratury jest była funkcjonariuszka CBA. Także no tutaj zbyt wiele naszym widzom i słuchaczom tłumaczyć nie trzeba. A czy w ostatnim czasie też pojawiały się względem pana jakieś groźby właśnie w stylu nie wychylaj się, daj sobie spokój, nie mów za dużo? No przed programem, tutaj panie redaktorze, musiałem sobie przypomnieć czasookres, przed programem Superwizjera zostali do mnie wysłani posłańcy, którzy właśnie w ten sposób powiedzieli: uważaj, bo to wszystko obróci się przeciwko tobie. Nie chciałem z nimi rozmawiać, ta wiadomość do mnie dotarła, zrozumiałem, co mi powiedziano i z pełną świadomością trzymałem no tutaj sztywno kręgosłup i mówiłem prawdę o tym, co działo się w CBA. A to byli ludzie ze służb, politycy? Ludzie ze służb. Czy po tym wszystkim, co się wydarzyło, po tych wszystkich latach, żałuje pan, że wstąpił pan do CBA i że zdecydował się pan na takie działanie? Tak, po tym całym czasie zdecydowanie żałuję i biję się w piersi i miałem na tyle w sobie odwagi, aby przeprosić wszystkie te osoby, które przeze mnie ucierpiały i które skrzywdziłem. I powtarzam, no to jest ten moment, żeby po sobie w końcu posprzątać, żeby te kłamstwa, naciąganie obowiązujących przepisów prawa, pisanie nieprawdy w notatkach, w materiałach dowodowych, żeby to posprzątać i żeby ci, którzy za tym stali, ponieśli surowe konsekwencje, bo czym jest funkcjonariusz pod przykryciem? Jest dokładnie takim samym narzędziem jak Pegasus. Po prostu w ludziach, którzy decydują o tym, aby wykorzystać czy to funkcjonariusza pod przykryciem, czy program komputerowy służący do inwigilacji typu Pegasus, to oni podejmują ostatecznie decyzję, gdzie te narzędzia pracy operacyjnej skierować i później efekty, jakie te narzędzia przynoszą, owoce tej pracy, w jaki sposób z nich skorzystać, czy będzie to rzeczywiście prawdziwy, rzetelny materiał dowodowy świadczący o popełnianiu przestępstw, czy będzie to tylko obryzgiwanie swoich przeciwników po to, żeby w oczach opinii publicznej kierować się na niezłomnych rycerzy walczących z korupcją, co jest oczywiście bzdurą. A co by pan chciał powiedzieć dzisiaj Kamińskiemu i Wąsikowi? Że ich sprawy dopiero się zaczynają. To, że przez tyle lat byli bezkarni, że przez tyle lat prokuratury nie chciały wszczynać postępowań, w których oni byli głównymi bohaterami, żeby zapięli pasy, bo będzie ostro. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Tomasz Kaczmarek, były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.